Szanowni Państwo, zanim do komentarza i zanim do tego, co my robimy w tej sprawie, oddajmy głos właśnie redaktor Ewie Stankiewicz i panu ministrowi Naimskiemu. To jest minuta 47 tej zajawki programu, tego wstępu, który miał być wczoraj wyemitowany. Proszę zwrócić uwagę na całość tej wypowiedzi, a zwłaszcza na końcówkę. Czy to prawda, że minister Soboń już podpisał i wysłał pisma do Komisji Europejskiej w sprawie harmonogramu wyłączeń, kiedy zamykamy Bełchatów, Turów, Kozienice z nowymi blokami, Połaniec? Na jakim my jesteśmy etapie? Czy te pisma już poszły do Komisji Europejskiej? To jest system wynikający z przyjętej w Unii Europejskiej polityki energetycznej, klimatycznej. Czy to nie jest wobec tego samobójstwo, dążenie do zamknięcia kopalni, a przy tym elektrowni przy kopalniach? Jeśli 70% energii w Polsce pochodzi z węgla, jeśli to jest najtańsza energia w tej chwili w Europie. Gdyby nie było tych uwarunkowań, które płyną z naszego członkostwa w Unii Europejskiej, to można by było tak do tego podejść, ale mamy te uwarunkowania. Ale dlaczego? Chcemy? Dlatego, że jesteśmy członkami Unii Europejskiej. Byliśmy członkami Unii Europejskiej, jak był profesor Jan Szyszko i pilnował interesów Polski. A może my nie mamy problemu z tym, że taka właśnie aktualnie jest ideologia w Unii Europejskiej, tylko może mamy problem z tym, że ktoś się w Polsce na to właśnie zgodził. Rząd Tuska się zgodził na to, na ten kierunek. Kiedy był podpisany Zielony Ład? To jest kwestia ostatnich kilku miesięcy tak naprawdę. Kto negocjował Zielony Ład w Polsce? Politykę klimatyczną. Kto negocjował? No i to różnie, bo to i znaczy rząd w całości, a w szczególności oczywiście Ministerstwo Środowiska i Klimatu. Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska, który w tym samym czasie kandydował na sekretarza generalnego OECD. Zerwę pani ten program. No i póki co program został rzeczywiście zerwany przez ministra Naimskiego, bo ponieważ program i reportaż nie ukazał się na antenie. Czy to prawda, że minister Soboń już podpisał i wysłał pisma do Komisji Europejskiej w sprawie harmonogramu wyłączeń, kiedy zamykamy Bełchatów, Turów, Kozienice z nowymi blokami, Połaniec? Na jakim my jesteśmy etapie? Czy te pisma już poszły do Komisji Europejskiej? To jest system wynikający z przyjętej w Unii Europejskiej polityki energetycznej, klimatycznej. Czy to nie jest wobec tego samobójstwo, dążenie do zamknięcia kopalni, a przy tym elektrowni przy kopalniach? Jeśli 70% energii w Polsce pochodzi z węgla, jeśli to jest najtańsza energia w tej chwili w Europie. Gdyby nie było tych uwarunkowań, które płyną z naszego członkostwa w Unii Europejskiej, to można by było tak do tego podejść, ale mamy te uwarunkowania. Ale dlaczego? Chcemy? Dlatego, że jesteśmy członkami Unii Europejskiej. Byliśmy członkami Unii Europejskiej, jak był profesor Jan Szyszko i pilnował interesów Polski. A może my nie mamy problemu z tym, że taka właśnie aktualnie jest ideologia w Unii Europejskiej, tylko może mamy problem z tym, że ktoś się w Polsce na to właśnie zgodził. Rząd Tuska się zgodził na to, na ten kierunek. Kiedy był podpisany Zielony Ład? To jest kwestia ostatnich kilku miesięcy tak naprawdę. Kto negocjował Zielony Ład w Polsce? Politykę klimatyczną. Kto negocjował? Oni to różnie, bo to i znaczy rząd w całości, a w szczególności oczywiście Ministerstwo Środowiska i Klimatu. Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska, który w tym samym czasie kandydował na sekretarza generalnego OECD. Zerwę pani ten program.